Siemaneczko, dobeściaki z tej strony Bora. Witam was w gierce H1Z1 w 49. odcinku tej gry. W tym odcinku pójdziemy sobie do Ranchito Tejido. Musimy pozbierać jak najwięcej metalu, ile tylko się da. Przeżyć, nie zginąć oczywiście przy okazji. Może ten obóz jeszcze przeszukamy, może tu jeszcze znowu się coś już zrespiło. To i tak mamy po drodze, więc dlaczegoż nie? Nie ma tutaj sąsiadów, nie widzę. Tamtych też wcześniej nie widziałem, ale duży księżyc. Wow, fajnie to wygląda. Dobra, Bora, powolutku, na spokojnie. Nie pali się, to nie burdel. Nie, bo tam moje buty już są, ale dobra, naboje się zrespiły, bo już zauważyłem. Widzicie? Naboje jakieś są, do 45. Czyli warto przeszukać jeszcze resztę. Tam jest zombiak. Nie wiem, co on tu robi. Ale to jest wszystko już przeszukane przeze mnie wcześniej. Co tam tak migło dziwnie? O, już padł. He! Przeszukam, ale... O, chociaż tu może coś będzie. Open repair. Przyda się, pewnie. Jeden scrap. Ale to z jednym na pewno nie będę wracał do bazy, no bez jaj. Przeszukamy jeszcze resztę tych samochodów. Drugi scrap. To pewnie będą trzy. O, nie, jest młotek. O, przyda się. Powiedzmy, że się przyda. No to co? Lecimy do miasta. Nie ma co. Lecimy. Pójdziemy tutaj od lewej strony. Wow, wilk! Aleś mnie wystraszył, kutafonie. Stoi w miejscu. Ale mnie kutafon wystraszył, no. Tak, będę się bandażował na otwartym terenie. No zajebiście. Czekajcie, ja bym sobie może mięso z niego zgarnął, ale nie, bo mam młotek. Nie mam siekierki. Tamten z kaskiem idzie? Dobra, chuj z tym, nieważne. Kolejnego wilka gdzieś słyszę. Przejdziemy sobie tutaj od lewej strony. Co jest? Okej. No spokojnie, nie ma co. Tu zombiaków jest dużo. Do tych budynków i tak nie mam zamiaru wchodzić, bo tutaj za bardzo nigdy nic nie ma. Już to zauważyłem. A moim celem tutaj najbardziej w tej chwili jest metal. To jego chciałbym jak najwięcej uzyskać przede wszystkim. No jeden mnie goni. Zombiaków tutaj trochę jest, ale tych metalu jest najwięcej tutaj niżej, właśnie chyba dwie uliczki niżej. Najwięcej blachy zawsze tam znajdowałem i metalu. Jeszcze uliczka niżej. Tak, tutaj. Tylko patrzcie, ile tych zombiaków tu jest, ale mam pomysła. Tylko tu już mnie zajebali już nieraz zombiaki, więc... Trzeba się mieć na baczności. Znaczy nie, raz dokładnie, to raz mnie zajebali. Ale w tak chujowy sposób, że to jeden mnie ugryzł i nie wiem, kurwa, zarażony czymś był innym, czy co. Romero, trzeba uważać. Pusto. Przy Romero się nikogo nie widzę. Ale na razie tam nie uderzam i tak. Tą uliczką sobie wrócimy, a potem pójdziemy w dół. Kurde, tu jest ta babka. Ona jest upiorna. I dosyć szybka.
Pięknie. To był dobry wypad w tej chwili. Co my tu jeszcze mamy? Pusto. Lornetki nie potrzeba. Cholera, pusto. Jeden shit. Ile jeszcze zmieszczę? Jeszcze coś zmieszczę, ale trzeba mieć oczy naokoło głowy. Uliczka niżej. Tu po prawej jest jakiś wrak. Dwie blachy, żeby tu były. Kurde, czapka. Dobra, przeszukamy vana. Jest! Jest! Tej już nie wezmę, no nie wezmę. Dobra. Wracamy, przyjdziemy tu jeszcze raz. I będę mógł shelter postawić. O ile, no to jeszcze jest, dopiero jestem w połowie drogi, także... Jeszcze nikt nie może mnie odjebać, jeszcze muszę wrócić. Czemu oni wszyscy w prawo tam biegli? Ciekawe, zastanawiające. Ale nikogo tutaj nie widać. Tutaj w tej bazie mają samochód. Znaczy mieli w każdym bądź razie. Nie offroadera, tylko pick-upa. Bo widziałem osobiście, jak wjeżdżali. Kręciłem się wtedy w tych budynkach tam, takich ala gubernatora budynek. Widziałem, jak wjeżdżali pick-upem zielonym. I na pewno są tutaj dwie osoby, to tak minimum. Bo wtedy właśnie autem chyba, nie wiem czy jedna osoba, ale auto wjeżdżało, więc minimum jedna osoba musiała w nim być. I obok biegła druga osoba. No prawdopodobnie były dwie, bo ta druga prawdopodobnie otwierała bramę i zamykała potem za nim. Tak to się musiało odbywać. 44 nawodnienia, no jeszcze jest spoko, ale... Ale powoli już nie. Ta moja baza stąd tak dziwnie wygląda. Ona jest tak wysoko położona od lewej strony? Czy w sumie od tyłu? Całkiem możliwe. Tu się gość kręcił ze snajpą. I był dość mocno wykokszony. Ja wtedy tą bazę budowałem, nie widział mnie. Myślę, że on tu z którejś bazy, tam bardziej koło tego, koło Romerosa, gdzieś tam chyba urzęduje. Takie wrażenie odniosłem, ale pewności jeszcze nie mam. Zobaczymy, jak tu zaczniemy za niedługo małe wojenki z nimi. Ja też muszę coś komuś zajumać, skoro mi zajumali, to na pewno. O, niedźwiadek. Dobra. Chyba szaka jeszcze... Znaczy sheltera jeszcze nie... 7, dobra, chyba jest. Chyba mam na tyle. 8. Powinno być. Shelter powinien być wbudowany, zaraz zobaczymy. Tu mam do open repair, ale jest pierwszy. No tak, dobra. Młotek tu zostawiamy. Jak będziemy naprawiać, się przyda. 45 pestka. Mam nadzieję, że nie wybuchnie, jak to podpalę. No chyba nie. Dobra, i teraz tak. Mały shelter. Gdzie on znowu jest? Proszę bardzo. Co jest? I need sharp. Aha. Crafting. Shelter. Powinno się udać. Powinien go wybudować. Nawet na pewno, 100%. Mam też 8 blach. Tylko teraz na drzwi będę potrzebował rzeczy znowu. Ale shelter jest. Według mojego pomysłu on ma powstać tutaj. Tak? Nie tak źle.
Co, jest znowu źle? No nie mówcie, że ja wejście mnie od prawej strony. Nie, dobrze, no i o to mi chodziło. Tak, tak jest to dobrze rozłożone, tak jak chciałem. Teraz tak. Co tu jeszcze mogę zrobić? Drzwi mogę zwykłe, ale ja zwykłych nie chcę. Zobaczmy sobie teraz, czy mogę skrzynkę. Nie wiem nawet. No tak, mogę. Sobie dwie skrzynki zrobimy. Albo może jedną wpierw, bo te drzwi będę chciał zrobić, jak będę miał blachy. Dobra, skrzynka od tej strony. No i okej, dobra. Piec sobie zostawmy na razie, wszystko w piecu. To tak, a da się, mam tarp? Mam. Materkę chociaż jedną na razie, a przydałoby się dwie w sumie. Żeby mi tutaj min nie podkładali. No. Potrzebuję tarpy. Potrzebuję tarpy. No i tu mi min chyba już nie podłożą z jednej strony, w każdym bądź razie na pewno. I co, idziemy po kolejny ten, siekierę odłożymy. Idziemy po kolejną blachę i kolejne rzeczy, które nam się zapewne przydadzą. Bo shelter to jednak na razie za mało. Ja to i tak jeszcze planuję całkowicie inaczej zrobić, żeby tutaj był jak najtrudniejszy dostęp dla wroga. O, już myślałem, że tam ktoś jest. Fajnie by było. No cóż, lecimy. Tak powierzchownie tylko sprawdzę, czy jest tu jakiś metal. I lecimy na ranch do Tejito ponownie. Ciekawe, że tutaj jeszcze nikogo nie widać. No ale jest za 10:10 rano, to może dlatego jeszcze nie grają. Ja korzystam z uroków tego, że mam jeszcze L4 do końca tygodnia, od poniedziałku już do roboty. Pięknie. Tu nie ma. Naboje już widzę. Tu też będzie coś. Szkoda, że tylko szmaty. Czekajcie, muszę gnoja odjebać, bo mi nie odpuści. Naboje. Oho, super. Czyli mam pełny magazynek. Dobra, przejdźmy sobie, pozbierajmy od tej strony, jeśli coś jest. Naprawiarka? Nie, scrap metal. O, kilka skrapów może stąd ściągnę jeszcze. Ale to mnie teraz w tym momencie mniej obchodzi, mnie blachy bardziej obchodzą. Bardziej mnie obchodzi co tam jest. O, w Ranchito. Dobra, ciśniemy do Ranchito. Tą samą miejscową sobie pójdziemy, tą samą drogą. Nikogo tam nie ma, więc jest git. Zobaczmy, gdzie te zasrańce, gdzie te zombiaki teraz buszują. Żarcie i nawodnienie cały czas spada, ale spoko jeszcze. Teraz będę musiał zejść aż... Oj, ktoś jest w mieście.
Ich jest tu dwóch! No to mam lipę. Krwawie. Jest po mnie, halo, hej. Jest po mnie. Ma snajperkę. Jest po mnie. Ha, ha! Okej, dwóch ich było, z Twitchów. Ohoho, no to co, jeszcze raz. O, miał gili. Nie no, widzicie jak oni wszyscy pomalowani? No właśnie. No cóż. No cóż, G5, na pewno nie. Teraz gdzie mnie rzuci? I3, to jest chyba już w miarę dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. A nie będę wszystkiego targał. Tylko nie wiem, w którą stronę mam iść. Dobra, tam jest Ranchito. O, to jestem nawet na blisko miejsca, w którym zginąłem, więc może coś jeszcze mi się uda pozbierać. Myślę, że wszystkiego nie wzięli po mnie. Ale jak mnie zobaczą, to mnie odjebią. Jestem tego praktycznie pewien. No cóż, zobaczymy. Tylko namierzyć muszę to miejscówę. Nie wiem, czy od dobrej strony idę. Nie wiem nadal. No ja bym do niej nie strzelał, to oni i tak zaczęliby do mnie jebać, więc... Więc musiałem zacząć jebać. Tak, chyba od dobrej strony idę. Gdzie oni są? Pewnie pobiegli tam w prawo, na ten kamp. Nie mam pewności stuprocentowej, ale tak mi się wydaje. Nie widziałem tego z gili, cholera, nie widziałem, gdzie on był. Jakoś ich tu nie widzę. Ale swojego plecaka też nie widzę. Dobra, jest, swoje zwłoki widzę. Wszystko ze mnie pozbierali. Nie, dobra, jest coś. No, coś mi zostawili. Coś mi zostawili. Pewnie zaraz mnie odjebią. A to, co to jest? Jakaś inna sikiera niż ta moja, no ale okej. Poszukamy sobie plecaka, to może mi się coś uda znowu zrobić. Oni wiedzieli, że mam taką koszulkę, więc będą wiedzieć. Dobra, 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 zmieniamy koszulkę. A ja tu mam jeszcze worki do otwarcia. Dobra, koszulka z grzybami. Ale oni będą wypatrywali ten, czerwonego kasku również. Mądrze to było zostawione. Dobrze to zrobili. Charakterystyczne takie do rozpoznania elementy stroju. Oni są z tej bazy. Patrzcie, zombiaki tutaj agrują przy tej bazie. Widzicie? Pewnie, że są z tej bazy. Tak. Wiedziałem, że ich tu dwóch jest przynajmniej, bo już wcześniej to widziałem. Ja muszę teraz zrobić sobie jakiś satchel. Albo znaleźć plecak. Kurde, gdyby mnie nie rozjebali, to ja tam plecak miałem w tej bazie też. Przeszukamy zaraz jakieś domy. Plecak musimy mieć, no. Bez dwóch zdań. Od tej strony, no dobra, od tej strony przeszukamy. Tu jest skrap. Zaraz mi tu jakiś zombiak wejdzie.
Ja mam coś w ogóle? Mam 17 strzał, nie jest źle. Ale przede wszystkim szukać plecaka w tej chwili. A nie innych rzeczy. Zobaczmy, co jest na górze. Nic, nic. Maczeta, weźmiemy ją. Pewnie się może przydać. Tu jest wszystko przeszukane. Niedawno. No ale chuj, pójdziemy dom po domu, no co? Czekajcie, coś tam było? Co ja tam widziałem? Dobra, nieważne. Wychodzimy i kolejny dom zwiedzamy. Wejdźmy sobie tyłem może. W samochodzie coś jest? No jest, ale nie wezmę, no. Oż, jak ja potrzebuję plecak albo torbę. Cholera, mogę chyba satchel przecież zrobić. Gdzie to jest ta możliwość? Jest, mogę satchel zrobić, dobra. Więc nie omieszkam. Weźmy sobie te dwa kawałki metalu. Okej. Tu byłem? Nie. Tu jest wszystko pozbierane, wszystko. Wymiecione do cna. O, może nie. Może plecak jakiś gdzieś znajdę. Wszystko by się przydało, ale najbardziej cholera jednak plecak i potem po te metale lecieć. Dobra, kolejny budynek. A, myślę, że tam trupy są, no ale dobra, okej, nie ma. To jest puste, wchodzimy tutaj. Naboje. O, to jest jakoś optymistycznie, już nastawiam je teraz, że może coś znajdę. Po tych budynkach tu jest strasznie mało rzeczy, ja już to kiedyś zauważyłem. Jak próbowałem tutaj przeszukiwać. Tu wcale nie było dużo rzeczy do zebrania. Jakaś puszka, okej, przyda się. Nie mówię, że nie. Kolejny budynek. Zaczniemy sobie od dołu, jak zwykle. O! Ciekawe. Metal sheet. Więc te z blachą będę mógł zrobić. Co jest? Czemu się nie da otworzyć? Te z blachą drzwi zaraz będę mógł zrobić. Więc nie będzie tak źle. Jeśli w jednym kawałku oczywiście dojdę do bazy. Bo to też jest pytanie duże. Tam zapalniczkę. O, tu może być plecak. Spodnie. Nie ma nic. Tu jest wyjście tylne? Tak, dobra. Nie ma nic. Przeszukamy jeszcze górę. Nic, nic, czemu mnie to nie dziwi. W kiblu też nie będzie nic. O, jakieś tam witaminki są, ale... O nabojach to sobie raczej mogę pomarzyć. Znowu witaminki. 380, jednak coś jest. Ale ja broni nie mam. Nie, mam snajperkę przecież w bazie. A no tak. Czyli jednak coś tam jest. Jakiś prognostyk na dobre znowu, na lepsze. Tu jest samochód. Spróbuję sobie go przykład. Metal by się przydał. No bardzo by się przydał metal. Nie ma nic. Weźmy od tyłu. Albo się nie da chyba. Możesz, kurwa, ile tych gnoi tu jest. Skąd one się tu wszystkie nabrały? Dobra, nieważne, ja potrzebuję metal.
Ta sama uliczka, te same samochody. Może coś się zrespiło, zobaczymy. Jedną blachę mam. Metalu chyba też tam coś miałem jeszcze w bazie. Zaraz się to zobaczy. Znajdę więcej metalu, to wyrzucam, wiadomo, metal. A biorę... Tych zombiaków tu jest za dużo, co jest grane? Wyrzucam blachę, a biorę... Zjem je. Kurde. Jak krwawie, i to nie są żarty. Dobra, zdążę szybko wziąć, zagazować się? Zdążyłem. Wróćmy może jeszcze tą uliczką, ale oni są za szybcy. Tych dwóch jest za szybkich. No cóż, spróbujemy. Metal. Z metalu mi nic. Patrzcie, tu są znowu trupy. Ale jednak pobiegnę od tamtej strony. Z tego względu, że od prawej mogą być znowu te twitche. I może być niewesoło. O, widzicie? O kurwa, oni tu gdzieś są. Patrzcie, ile tu jest zombiaków. Trzeba się rozglądać. Twitche gdzieś tu mogą być. W Romerosie nic nie było. Na wieży nikt nie siedzi. Zombiaki za mną biegną, ale mam nadzieję, że za chwilę przestaną biegnąć. Zahaczymy sobie o tamte dwa kampy jeszcze. Czy o jeden na pewno. Kurwa, czemu jak gnoja chociaż jednego z nich nie odstrzeliłem? Tu jest echo, tutaj nikogo nie widzę. Jak mnie widzą, to będą wiedzieli, że ja biegnę tam ten kamp. I najprawdopodobniej pomyślą, że obok ta baza to jest moja. No zobaczymy. Zobaczymy. Szkoda tego kałacha, no. No ale z drugiej strony dobrze, że mam jeszcze snajpę, że znalazłem tą snajpę. To aż tak najgorzej nie jest. Zaraz sobie ją zresztą wezmę. No wieże też by się przydały, bo kurde, muszę zacząć strzelać. Muszę mieć jakieś dobre pozycje strzelnicze. Ważne teraz jest, żeby zrobić tylko te drzwi. To jest dla mnie najważniejsze w tej chwili. Jak zrobię drzwi, to będę się bardzo cieszył. Tu jest dużo naboi. Więc metal też może znajdę. Jest. Ale go nie zmieszczę, wakur! Dobra, zaraz tu wrócę. Mo! Crossbow! Już tu kiedyś znalazłem tą broń. Świetnie. Bardzo, kurwa, świetnie. Tak noje, żeby tylko te mnie nie namierzyły, gdzie ja idę. To będzie dobrze. Mam nadzieję, że się nie kręcą po tamtym kampie. No, samemu się ciężej gra, ale... Nie narzekam. Może ktoś tutaj do mnie, do tej brygady RR dołączy. Nie jest powiedziane, że nie. A ja myślę, że tak. Dobra. Da się drzwi jakieś zrobić, znaczy, bo jakieś te metalowe. Wooden to się da, ale... Metal door. Da się. Jest! Pięknie, mam metalowe drzwi. Tan, tan, tan. W
Wpiszmy sobie hasło. Dobra, nie powinien tutaj nikt wejść już teraz. Wszystko pozbieramy. Aha, nie wszystko pozbieramy, bo nie wszystko zmieścimy. No ale okej. Ile wrzucimy, tyle wrzucimy. Pusta butelka. To... Skrapy, puszka. Na razie wszystko jak leci. Potem się tym będę bawił. Nie w tej chwili na pewno. Naboje sobie przerobię, więc to zostaje. Woodsticki. Cukier. Sól. Dobra, co tu jeszcze możemy wziąć? Pewnie wszystko po kolei, nie? Snajper też za chwilę weźmiemy. Węgiel jeden u mnie zostaje. Jeden tutaj pójdzie. Skrab 11, coś mało. Myślę, że tego więcej. Materiału mam dużo. Stagnant water. Kolejne rzeczy. Wszystko, wszystko powoli będziemy przenosić i chomikować. Nie wiem tylko, czy wszystko wejdzie. O, to jest pytanie. Raczej nie, ale może Feltizer. Hatchet, taśma. Nie mam tego chyba jeszcze tutaj włożonego, nie. Dobra, naboje zostają. Cóż tak się tu nie mieści? Aha, bo ja nie mam plecaka, ja mam satchel. No to ja sobie tak gonił. 100 tysięcy razy jak głupi. Trudno. Będę gonił. Coś tam na ziemi zostałem, nie wiem co. Feltizery jeszcze dwa. Sticky. Tu są kolejne sticky. Logi. Zapalniczkę też tu zostawimy na wszelki wypadek, gdyby mnie mieli objebać. Czekajcie, open repair tu był jeden. Co tam było na ziemi? No właśnie. Aha, dobra. Tu był ten węgiel, który odrzuciłem wcześniej. Tej snajperki tutaj nie włożę na pewno. Młotek. Ja zrobię z tym porządek, jak tylko więcej skrzyni zrobię. No na razie nie mam więcej skrzyni. Dobra, jeszcze te woodlogi oraz następne. Co mi tak zambiaki agrują pod bazą? I teraz tak, crossbow sobie tutaj zostawię. Woodlogi, snajperka. Ja ten tarp wziąłem? Nie wziąłem tego tarpu. No właśnie, dobra. Węgiel do pieca. Jeden w każdym bądź razie, to tak, żebym wiedział. Tu sobie musimy przerobić wszystko na czystą ósemkę. Musimy mieć trochę naboi przecież. Musimy się czymś bronić. A, trochę wyjdzie. Z 6 powinno wyjść, tak myślę. Nawet chyba ciutkę więcej, 8. No to mi już jest teraz do kałasza niepotrzebne. Kałasza mi zwędzili. Kurde, że ja nie zobaczyłem, że ich jest dwóch. Widziałem tylko jednego. Nie widziałem tego z gili. No trudno. Nie ma co narzekać w tej chwili już. Już po wszystkim. Już uzbrajamy się na nowo. Okej. Mamy 7 pestek do snajpy. Nie jest źle. Nie jest źle. Mamy 7 pestek do snajpy. Mamy już shelter postawiony. I powoli można dalej kombinować. Zobaczmy, co tam mogę pokombinować w sumie. W tej chwili chyba nic. W tej chwili nawet się nie ma co rzucać z motyką na słońce, bo...
Nic mi to nie da. Metal Wheel. Przecież ja nie mogę tego. Nie mam shitów. No właśnie, nie mam blachy. Kurde, ja nie mam plecaka i to mnie najbardziej boli. Że ja w tej chwili nie mam plecaka. Z tym to ja sobie będę łaził i łaził i łaził i kurwa łaził i łaził. I tak w kółko będę sobie łaził. No chujowizna, no i tyle. To do portek, to do portek. To i to też. To tutaj, więc tu powinna wejść stówka. Jedna blacha tutaj. No to cztery blachy mogę nosić, no to jest max. Dobra, do beściaki. W tym odcinku to by było na tyle. Jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Nie zapominajcie o tym. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z całą serią H1Z1. Przepraszam, oraz pozostałymi moimi seriami. Trzymajcie się cieplutko, strzała.